Witam serdecznie na kanale Picasso. No cóż, rycerze honoru 2, zaczynamy tym razem. Zobaczymy, co to się stanie, gdy Kijów już podbiliśmy. A także zaczynamy. No więc tak, nie z naszej przyczyny zakończyła się bitwa o, że tak powiem... Let's cleanse this scum. Że tak powiem o Kijów. Tutaj Kijów zdobyliśmy i teraz będziemy uzupełniać straty. Tutaj mamy dosyć dobre wojska, to też niezłe. Sprawdzają mi się te wojska na razie, także pod tym względem jest ok. Natomiast tutaj idziemy z bunt, a że tak powiem zgnieść. O! Zapomniałem sobie zmienić, a dobra. Dobra, robimy to. No dobra, no to w takim razie spróbujemy to samo zrobić. Czyli... jeszcze jednej. Zrobimy... Wjedziemy... W ten sposób, na szybkę. Resztę jeszcze tego weźmy z drugiej strony. Prawda, jest jedno tylko do obrony, ale to i tak damy sobie tutaj naszych wojaków. No dobra, no to zaczynamy. Jakie oni mają wojska przede wszystkim? Samych gostków. Dobra, okej. Lecimy. Nie ma co się bać, trzeba jechać i tyle. Cały czas. A tych wszystkich. A też zgromadzimy, by lepszą celność mieli. O, jakoś takoś. No i na nich tamtych czekamy. Zobaczymy, co zrobią. No, właśnie. I o to chodzi. Konnica przeciwko dystansowym i przeciwko piechocie. No właśnie. Mhm. Ci idą tędy. No to dobrze. Aha, no to teraz tutaj wleć. Mhm, widzimy ich już. Gdzie są te? Tutaj sobie wleć. No nie? Dobra, powoli będziemy na nich atakować, nie? Dobra. Dwie są jednak. Źle się. Dobrze, lecą. Okej, dobra. Ciech. I w tego gościa tak jest. I ciech. Dobrze. A tamten co, stanął czy co? Już zmęczeni czy jak? My zdążymy gościa załatwić. No. Tak będzie. Zdążymy rozwalić te całe... niż tam ci przyjdą. A ogólnie rzecz biorąc, dobrze, że przynajmniej kasa jakaś wpadnie, nie? Za niego. Jeszcze kto wie, czy nie dobrze by było pozabijać tych naszych tam przetrzymywanych jegomości. Nie mamy? Tylko tyle? Dobra. A idziemy z powrotem i będziemy rekrutację przeprowadzać. Ja tutaj. Co tu mamy?
Ciężkich, ciężcy kuszni, łucznicy, tak? Ale nie, oni mają słaby atak dystansowy. Kusznicy są dobrzy. Przynajmniej w moim odczuciu. Jakoś to wychodzi lepiej. Tutaj powoli nam się tam robi ta sprawa. A tutaj miałem jeszcze uzupełnić straty. Moment, coś się znowu stało. Tu uzupełniliśmy straty. Tu też. Idziemy tutaj. No, udało się. O, super. A co tutaj mamy? Kupcy z Marsylii. Okej. Okay. Arystokracja, poparcie. Murarstwo mamy. Okej. Okay. Dobra. Pokonani. Halicz pokonani. O, super. No i 600. Super. Pięknie. Idź, co się stało? Ale co się stało tutaj niby? No, udało się. Dobra, to idziemy tam. Bo będziemy dalej prowadzić się z Kijowem, a przynajmniej z ich wasalami Kijowa. Bo najpierw sobie a podbijemy jeden, a później drugi. I teraz pytanie za 100 punktów. Właśnie. Gdzie my to se pójdziemy? A mianowicie sobie pójdziemy tutaj uzupełnić straty. Aha, brakuje nam czegoś tu. Mianowicie weźmy... O, nie weźmy sobie nic. Dobra. Dobra. Czas to czas. Chyba, że pójdziemy tutaj do Halicz... Nie, tutaj jeszcze jedno. Że jedną armię zyskamy. A tutaj sobie pójdziemy spokojnie, a tu nam się będzie robiło coś tam dodatkowego. Przypuszczam, że tutaj jest... Tutaj będziemy robić sobie dostawy. Bo musimy gdzieś coś robić, tak? A ile? 150. A nie. Teraz tak. Przykro mi, ale Zygmunt, wypadasz stąd. Tak, bo my tutaj mamy, żeby tak powiedzieć, mamy fajnego 15. Widzicie? 15 generała. I 2000 nas kosztuje. A my nawet nie widzieliśmy o tym, także on tutaj idzie do nas. I on już ma te wszystkie rzeczy, które nam są potrzebne. A dobra, tutaj on tam się będzie. Nie wiem jak to jest, czy on będzie lojalny, czy nie będzie lojalny, ile pożyje jeszcze w ogóle i tak dalej. Druga sprawa jest taka, że może by warto było. No tutaj już tak korupcji nie mamy, co prawda, ale może warto by było z tymi gośćmi coś zrobić jednak. A przynajmniej z tymi, co są starzy. I do widzenia. To nam chłopstwo idzie do dołu. No idzie nam do dołu, ale duchowieństwo też. To też nieładnie. A trudno. A tutaj dostajemy tylko złoto, tak? Ale za to wpływy arystokracji spadną. Co to jest za wój? A jakbyśmy go tak wypuścili, to poparcie arystokracji wzrośnie. Tylko ja nie pamiętam, kogo to był marszałek. O, oni go... No nie. Dobra, no to... o, dwa poszło w dół. Ale to znowu sobie podraptujemy do góry. Duchowieństwo poszło w dół. O. No dobrze, no trudno. Część tych naszych... gości trzeba było się pozbyć, tak? Jak tam stoimy? A mało kasy, kurczę, za nich jest, no. No mało kasy. Ogólnie rzecz biorąc. Ale przynajmniej tego jednego generała mamy świetnego. A także nie przywiązywać się, jak co najbardziej do tych gostków. Co tutaj jeszcze możemy? A, dopiero żeśmy zrobili, to na razie z tego będzie dupa.
waiting. Tutaj możemy coś, nieco się, że tak powiem, uszczypnąć, jakbyśmy chcieli. Ciężcy włócznicy by mnie interesowali. Powiem tak, no to by były wojska, które... Ranga nowicjusze, którzy by mnie interesowali. Dobra, ale czy tak czy inaczej oni będą... Tutaj za dużo tych wojsk też nie zakupię, bo za przeproszeniem nie da rady. Na razie sobie tak. Na pewno konnicę jedną. Na pewno jednych tych. A tutaj nie damy rady za bardzo, ale po 500 są. Dobra, przynajmniej jednego. No i co? No i na razie będziemy szli dalej, tak? Na Sieradz idziemy. Nie, w Sieradzu nic nie będzie. To tutaj. Następna rzecz, którą jest nam niezbędna. To, niezbędna to jest coś takiego, że tutaj będziemy musieli to, nie tą stronę. Tutaj to już nam fajnie będzie szło. Ale mianowicie tutaj te rzeczy będziemy musieli sobie podrobić. Tak, kamieniarzy jesteśmy w stanie zrobić, liny jesteśmy w stanie zrobić i wapień jesteśmy w stanie szybko zrobić. Także te rzeczy będziemy podrabiać jak najszybciej. Nie do Lublina będę szedł, tylko tutaj w dół. Poprzez Kraków chyba nie, tam już wszystko jest ok. W każdym razie nasz następca, znaczy się następca, no, nasz powinowaty, tak? Jeden z krewnych tutaj troszkę się nie bardzo kwapi. Natomiast co my tam mamy? Aha, jeszcze tutaj w tych zasobach mamy taką sprawę, że będziemy tutaj to jest przyspieszenie, zmniejsza koszty utrzymania importu środków i żywności, koszt werbunku i utrzymania najemników jest mniejszy, zmniejsza koszty budowy i ulepszeń i to będzie o 5%. To jest sporo. Jedna gospodarstwa, mamy 18 gospodarstw rolnych, także nam to będzie potrzebne i teraz zbieramy 2,5 tysiąca na i 600 książek, także na razie tych naszych jegomości na razie nie będziemy tam rasować. Owszem, też nie na rękę by nam była szybko ta wojna, ale to nie znaczy, że my tej wojny szybko nie będziemy prowadzić. Tak? Tak. No dobra. No to lecimy. Lecimy z kocem, bo nam kasa jest potrzebna, a nie mamy jej zbyt. Tutaj jeszcze jakieś wojska są, tutaj też jest. Ciężka kawaleria, oni są wolni po prostu. Owszem, no. Ma lekka, ciężka kawaleria. 2000, ta też 2000. No i dużo, wiecie. Być może warto by było z nich skorzystać. Jeszcze prawdę mówiąc nie korzystałem. Oho! Idzie Gostek tutaj. Trzeci poziom z jedną tą. My sword is yours, sire. Ja tu będzie zbierał wojsko. Będzie zbierał wojsko, bo oni chyba mają jakąś wojnę. Zobaczmy, z kim mają wojnę. O, mają wojnę. Proszę bardzo. Mają wojnę pełno. A my będziemy dbali o swoje, za przeproszeniem, tyłeczki. Duchowieństwo plus jeden. No, chociaż tyle. A, bo ten nasz dyplomata tam działa, tak? Temu dyplomacie też by trzeba było coś tam dać. Ale nie stać mnie na razie na to. Na razie muszę tam zbierać sobie pewne rzeczy i to będzie skutkowało różnymi dodatkami. To mamy krucjatę, tak? Nie. No, niedługo na nas będzie krucjata, bo u nas coraz więcej pogaństwa się tutaj w tych, no ale patrz, ten pod jego pieczą i mu pogaństwo wyskoczyło, pobożność zerowa, a że tak powiem, no ciekawie, tutaj by nam się przydało trochę kultury, żeby kulturę tutaj szerzyć, ale zobaczcie, no mimo, że tutaj stąd za bardzo nie zbieram wojska i tak dalej, to jednak jest problem z tym, żeby to zrobić, tak? Aha, jeszcze tak.
Zostawię tutaj tych mamy. Kuszników jednych. To już mamy. A z tym. Tak jest. I tutaj wrzucimy koszników tu. Natomiast tutaj dorzucimy sobie. Tak jest. I idziemy na wojnę. Starczy? Starczy. A tutaj mam jakieś lepsze te wojska? Nie, no to są te same, tylko że po prostu. Dobra. Aha, i jeszcze tutaj chciałem dodatkowo albo tych ludków, albo tutaj zaopatrzenie. I chyba weźmiemy to zaopatrzenie, bo idziemy na wojnę, która może trochę potrwać. A to zaopatrzenie niestety, ale bardzo się przydaje. A 15% ludzi, no też jest fajnie. Ale zrobimy tak. Dobra. Idź. A ten z powrotem tutaj. Mamy jakieś konflikty? Co? No u nich jest... Co? Zmiana? Zmiana? Zmiana ordynacji? A dobrze. Teraz tak, tutaj zostawimy te trzy wojska. A powoli też tutaj raz, że o, tych sobie dorzucimy. Tu mamy to, te wszystkie wojska, które są. Ok. No i brakło. No dobra, no to gdzieś sobie tam weźmiemy jeszcze po drodze. No i trochę tutaj też. Dobra, tak czy inaczej, zazwyczaj jak się przenosimy trochę dalej, czyli na przykład tutaj przejdziemy się, żeby coś tam zrobić, to od razu dostaję. O, właśnie. Ty idziesz tutaj. Nowogród tutaj wspierać. Jak będzie więcej... No znowu mi kasa spadła. Znowu nie wiem dlaczego. O, dobra. Czy tak, czy inaczej. Aha, bo dodatkowe, że tak powiem... Jednostki doszły. Tak, tu. To mnie interesuje. Już nie dostanę. No to se musisz poczekać. No i tutaj tę milicję sobie weźmiemy najwyżej i już. Tak czy inaczej. Tutaj jest jakiś gostek znowu. Czernichowie. A jeszcze im nie wypowiadałem tej wojny tylko dlatego, że po prostu jeszcze nie jesteśmy gotowi. Ale tak czy inaczej, te wojska, te nowy gostek chcemy, żeby przyszedł już tutaj. O właśnie. I żeby on się też przeprawi. Będziemy mieli świeżutkie dwie armie. A co za tym idzie? A on nie może sobie wziąć tego. Taranu. Tak to byśmy od razu zaatakowali i byśmy strat nie mieli, nie? Dobra, zobaczymy jak to będzie wyglądać. Czy tak, czy inaczej. A powoli będziemy starali się, żeby robić te liny i tak dalej. Liny możemy tutaj zrobić, tak? Z tego co pamiętam. Tylko najpierw musimy 1500 zdobyć. Dobra. Lecimy. Nic się nie dzieje. Musimy tych produktów trochę ponaprawiać sobie. Bo nam idzie wszystko, leci nam w łeb. Na łeb czy na szyję. Co tutaj mamy? Mam ochotę na tą Litwę napaść. Powiem szczerze. No i poszło. Łódzk. No co? Chłopstwo plus jeden. No chłopstwo, ale facet, ty się nastaw na handlarzy, a nie. Ty mi kurczę chłopstwo dajesz do ten. Dawaj mi handlarzy. A nie.
pagan heresy has spread to one of our neighbors. Okej, kto znowu? Czerniechów. O. Dobra. Czy tak, czy inaczej? Moje wojska powinny dojść już tutaj. A nie, jeszcze nie doszło. 1500 mamy, no to tutaj. Nie tu, tutaj robimy. Robimy tutaj. Może nie tak. Czekaj, gdzie my mamy te. Tutaj mamy. To może najpierw. No właśnie, może najpierw tych kamieniarzy, bo oni nam dadzą dodatki. I tak, kamieniarze zróbmy najpierw. Szybciej będą nam produkować, tak? Lutki. Turów. Przechodzimy przez turów. I teraz tutaj, my tutaj już jesteśmy dosyć długo. No właśnie. I teraz tak. Ten jest tutaj. Tutaj sobie przejdzie. I my sobie ten... O, sobie tam poszli. Czy już możemy tutaj sobie wszystko uzupełnić? Nie możemy. Nie ma ludzi, tak? Dobrze patrzę, nie ma ludzi. Ło! No to nie fajnie. Okej, ale mamy dwie armie, więc zróbmy w ten sposób, że z kim tam ma. Mają. Co jest? Duchowieństwo. Ty się nie zajmuj tymi, tylko tymi. Zajmuj się handlowcami, a nie. Kuźwa, bo straty mam duże. Daj 300, no. Duże straty mam, a ten mi, kurczę, zajmuje się jakimiś pierdołami. Dobra, z kim oni tam mają wojnę? Z kim tutaj możemy... Patrz, co on to? Nagle ma dwóch gości? Chyba skądś uzyskał. Kupił albo coś. No zobacz. Ten za kratami, książę. Dobra, czy tak, czy inaczej, rada tam, język krwi, skąd, kto tam, kogo. Dobra, czy tak, czy inaczej, dawaj. Skąd on ma? Z Rostowem albo z tym, tutaj. Audiencja. Nie, złóż ofertę. Wsparcie z wojną. Dobrze, ok, zobaczmy, jak to nam pójdzie. O, właśnie, ok. Ok, bardzo dobrze. No, to mnie nie spodziewałem się, że to tak wyjdzie. Kijów do dołu, dobrze. Ok, no i widzicie, mile widziane. No tak. I teraz tak, złóż ofertę. Mowa handlowa. O jaha. No przynajmniej ci poszli do góry. Okej. Okay. Złóż ofertę. Co on tam ma? Nic. Pakt o nieagresji. Dobrze. I teraz... O, tym się nie spodobało. O, no. No, wcale się nie dziwię. Wcale się nie dziwię. I okej. Okay. Tutaj już mamy wszystko. Dobra. Teraz tak, z kim ci mają jeszcze wojnę? Z kim oni mają? Bo mają z nami i mają z Rostowem. Audiencja. Pokaż ofertę. Oni chcą, żebym zwalczył z Kijowem. A teraz jakbym walczył, to by było źle. Powiem tak. Muszę to przemyśleć. Albo odmówić, bo ja chcę złożyć ci ofertę inną. O wsparcie w wojnie. Okej. Okay. A co możemy? Małżeństwo jeszcze nie. Czyli nic nie możemy z nim zrobić. Ale jeszcze możemy tutaj... Póki jeszcze wojna trwa, to możemy jeszcze audiencję.
Nie, nie, nie u ciebie. O, tutaj jeszcze złożyć audiencję. Tutaj mamy już. Mhm. Na przykład pakt o nieagresji. Okej, nie chcę. Dobra, nieważne. Ważne są czyny odważne, ale już mamy minus 4 tutaj u handlarzy i dochody nam się troszkę zwiększyły. Z minus 45 na 20, no to już jest coś więcej. No i przede wszystkim korupcja też mniejsza. I to widać po kasie. O, powrót do gry. Dobra. No to co? No to w tym momencie ciach. Tam idzie. A ten pójdzie tutaj na szabry. To właśnie nie wiem, czy tak. O. Chyba tak to trzeba zrobić, bo zaraz on będzie tutaj chyba mógł, że tak powiem, atakować. A my tutaj tym gostkiem znowu może coś będziemy mogli poszabrować gdzie indziej. Na przykład tutaj. O, widzicie, a tutaj już jakiś ktoś im tam coś tam robi, tak? I tutaj te wojska cholera, no nie chcą się regenerować, że tak powiem. Musimy troszeczkę iść na szaber, no. Tak czy inaczej, to chodźcie tutaj. Oni będą ogólnie będą przeznaczeni do. Albo czekaj, ty, czekaj. A kogoś mogę, że my tu nie możemy. Dobra, trudno się mówi, chodź tutaj. A jest dobrze, jest dobrze. Mhm. Ten już. Na pewno tam. No, co my tutaj możemy zwojować? Co my możemy tu dostać? Zobaczymy. Jeszcze nie atakowałem, powiem szczerze, zamku. Chociaż. Dobra, idziemy tutaj na razie. Później będziemy zamek albo. Dobra, tu. Jezu, jak ja jestem niezdecydowany. Tam jest prawie pusto, ale tutaj ma tych zaciężnych, nie? No właśnie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Czemu mam 3,5 tysiąca ludzi? Mam. Jakim sposobem? To wszystko ma 3,5 tysiąca ludzi? No tak, bo mamy też dobrego generała, tak? To też jest inna sprawa. Zobaczę, bo może nam się bardziej będzie opłacać. Na razie przejdę. Na razie przejdę. Bo jak będzie mało ludzi tutaj, to jak dużą akcję zrobimy, to może lepiej będzie po prostu wziąć i tam zaatakować w ten sposób i będzie dobrze. Dobra, teraz tak, z tym gostkiem. Okej, okay. I mam już cały regiment i jestem przy... wezmę sobie tutaj, pójdę do Płocka, bo jest mniej więcej na środku. I będę czekał. I będę czekał na to, co inni będą robić. Dobrze. Lecimy. No i, aha, i co jest bardzo dobre, że my mamy rozejm z Kijowem i to rozejm, ten rozejm i jak 1400 ludzi. I tutaj co to jest? W momencie żaden dowódca armii nie walczy po stronie. Tam nie walczy. No dobra, no to idźmy na to. Sprawdźmy, jak to będzie wyglądać. Powiem tak. Zobaczymy, jaka będzie różnica i czy to nam się w ogóle będzie opłacać. Bo powiem szczerze... Kiedyś tam robiłem taką podmiankę i mi się w ogóle nie kalkulowało, żeby tak robić. Ba, mało tego, bardziej się opłacało mi, żeby... Czemu to morale jest takie małe?
To za długo stali tam, czy co? Ja ty, jakiś... Ty mieliśmy jakieś... Nie do powiedzenia. Czekaj, 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 czekaj. Na... Mamy? Mamy. A skąd to jest? Eksportuj tą żywność, oczywiście. Mhm. My sobie zaraz będziemy i tak tutaj Kijowie robić targi żywności, także spokojnie, spokojnie. Na razie to my musimy... O, o właśnie, i tutaj chciałem sprawdzić. No jest tutaj ten czynnik bardzo... Stosunek sił. Powinno to szybko schodzić, nie? Poległo 8. U nas na razie u nas 318. Widzicie, i to jest właśnie to, co mi się nie podoba w tych. No nie jest to korzystne, że tak powiem. Bo my w końcu zostaniemy bez wojska. Bez ten, a tam nawet nie będzie ten nic zrobione. No to dobra, no to co? Idziemy plądrować. Idziemy plądrować w takim bądź razie. Mhm. Zawarł umowę, więc sprzedajemy też tutaj frukty. Dobra. On ma dodatkowe ten 59 daje nam 112 i ten daje nam 60. Dobrze, tutaj od razu coś tam idzie. Tutaj mamy. O, czekaj, bo ten chwileczkę, bo tutaj mieliśmy te rzeczy zrobić, pryk. I tutaj robimy, o właśnie, handel wapieniami. Zbuduj. I już będziemy mieli, o zobaczcie, jak tutaj wejdziemy. Oho, dobra. Z tym czy z tym? Z tym pogadamy. Tutaj mu wrzucimy, co tutaj ma. Dodatkowe, co tutaj będzie? Do stolicy i dodatkowe produkty. Tu nie ma żadnych prawie korzyści. Wszystkie tam potęga kulturowa. Dobra, na razie wrzućmy mu to. A to jest poziom postaci. Też by było ciekawe. Dobra, na razie tak, bo widzicie, że nam tutaj fajnie poszły te rzeczy. Zobaczymy, jak się to będzie wszystko robić. A mnie przede wszystkim przerażają te oblężenia. Te oblężenia, bo one są dla mnie... wiecie, jak jeszcze się podłepnie jakiś tam gościu, który, że tak powiem, tutaj są dwóch gości jeszcze jest, nie? Którzy będą szli. I teraz oni będą na nas najprawdopodobniej atakować. No, i będzie wtedy problem. A teraz, bo to są... A to jest Nie, Czernichowa. No, marszałek Czernichowa, dobrze. Właśnie nie wiem, czy nie za szybko, żebym tutaj wlazł. Bo tutaj, o widzicie, jest tutaj. Idą gostki. Oni będą nam chyba najprawdopodobniej pomagać. Czy tysiące, sami widzisz chłopi ze stepu. No i są fajni, no, ogólnie rzecz biorąc. Oni pomagają, a zaraz pewnie będą nam próbować. Albo nas zaatakują, albo... O, właśnie. I dobrze.
I teraz jak tylko ten przyjdzie, to od razu trzeba... Od razu. Żeby nie było szans, żebyśmy wyprzedzali go zbrojnie. Dobra. Zobaczymy, czy się uda. Dobra. O, co oni mają? Dobra. A, ci tam poleźli. Dobra. My musimy swoich ludzi oszczędzać. Okay. Tak, sobie zrobimy. Teraz tak, wszyscy zwarci. Ci już zaczęli atakować, dobrze. Bo tu są drudzy. Niedobrze. My możemy się zająć tymi drugimi, ogólnie rzecz biorąc. Mają słabe te wojska, coś. Bardzo mało tych wojsk tam jest. I od razu tutaj jedziesz. Tu są zajęci wojną, tak? Więc my tutaj na tych pójdziemy. Dobra. Ciach. A żeby było. Tutaj sobie postawimy blokadę. I przede wszystkim ci, co mają chłopów tylko. A to na nich. Jeszcze te wojska akurat się odradzają, także... No a tutaj my w tym momencie przejmujemy im osadkę. Żeby tak powiedzieć. O proszę, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Zobaczymy, czy uda się po prostu w ten sposób. Bo nie każda, że tak powiem, bitwa w ten sposób da się zrobić. I koniec. Także udało się. Łyk kawki. No, zastopujmy, bo my w sumie to nie wiemy, gdzie jesteśmy. A muszę w tym momencie... Dobrze by było od razu ten Hrazań zaatakować. Póki możemy. Dużo tutaj ludzi straciliśmy? Nie. Dobra, spróbujemy to zrobić później. Natomiast tutaj sprawdzę sobie. Zobaczcie, ile my tutaj 440 ten, a tutaj dopiero 230. O, to już lepiej idzie. Dobrze. W każdym razie nie mamy buntów w tym momencie. Co mnie bardzo, bardzo... O, zobaczcie, i teraz my możemy sobie na przykład tymi gośćmi... I to Ruryk jeszcze. Jak się mi przykro, facet. Siedzisz i gnijesz, jednym słowem. Okej. Dobrze, to, ale to już było, tak? Czekaj, Duke jest gotowy, aby udać się do Bremy, ale spotkać... Że co? Że ty chcesz w Czechach nawracać ludzi? Za moje pieniądze? No chyba cię cycki bolą. O, pożyć tą okazję, no coś ty. Ty to się zbiera i kurczę u nas tutaj, kurczę, bo tutaj widzisz, że mam księca za tego, za władcę, a kurczę, z tego co widzę, to dupa jest, no, nikt cię nie słucha, wszyscy na swoje strony idą, nie? A, tu żelazo miałem zrobić. I teraz tak, tutaj, nie tutaj, tutaj miałem, nie, tu, linę. Nie tu, tu. O, te liny miałem robić i tak dalej. O, akurat mam pieniążki. Dobra, no to lecimy i tutaj są te liny. Ile te liny będą kosztować?
A, 2600. Ile? 2600. O, to już wydatek większy. No, z tego co widzę. Dobra. I tutaj dalej to robimy. Dobra, no to lecimy. I zobaczcie, mamy tutaj w ciupie fajnej gości. Co by było, jakby ten. A, arystokracja by się ucieszyła. Nie, wszystko by to spadło. Aha. No tak jakoś mi przykro, no. Dobra, bo tutaj jest ważne, żeby od razu ruszyć. Dobra. No ty u mnie siedzisz w ciupie, to się nie odzywaj nawet, pajacu. Dobrze. O, proszę. Okej, dobrze. Tylko, że my teraz... Spróbujmy uderzyć tutaj. Bo mamy 1650. Za mało będzie. Ale może po prostu... A może uda się... Kurczę, no nie wiem. Może on dojdzie, ten drugi. Będzie wtedy... A ile tu mają? No nie wiem, ile tu mają. Bo by się przydało tutaj zaatakować, zanim ktokolwiek zaatakuje. To jest ważne, czy tutaj nam to przyjdzie tutaj z łatwością, czy też nie. Widzę, że nie za bardzo nam to z łatwością chce przyjść. I mamy duże straty. No i właśnie te kurde duże straty mnie najbardziej przeszkadzają tym wszystkim. Bo ludzi tam niewiele. Ile ich? 300. Poparcie od księży. Ja nie chcę od księży. A on zaczął plądrować. Tu jest 800. I bardzo niskie morale. No może to wyjść. Dziwne zdanie. Muszę przemyśleć, Zygmunt, bo ja nie mogę na cztery fronty latać. A druga sprawa, jak tam z moją... Chciałem zauważyć, że... 2500, że to tak nie bardzo wygląda ładnie. Ja z tym chcę. Z tym chcę porozmawiać. Zrezygnuj. No, chyba to mu weźmiemy, nie? Dokładnie. Zarządzanie mu weźmiemy. I co on tam ma jakieś rzeczy dla mnie? Nie, nie ma. Tu też. Dobra, na razie tak niech będzie. Z piątego poziomu, także później już będą gorsze rzeczy. Dobra. Musimy tu pamiętać, że do 1000 nam wszystko idzie. Później tam można to zwiększać i tak dalej. Ale ja widzę, że tutaj coś słabo nam idzie. Zobaczymy. Co chcesz? Muszę się zastanowić. O właśnie. O, ho, ho, książę przyszedł na świat. No i teraz pytanie. Kogo robimy szpiega? Który był tam najlepszy z tego wszystkiego? My tu dużo walczymy. Ale tak. Będziemy musieli później zastąpić któregoś generała, że tak powiem, naszym gościem. Także warto by było mieć dwóch takich lepszych generałków, ale później to już nie za bardzo. I to by był 15 poziomu generał, to jest bardzo, bardzo dużo. Albo kupiec 15 poziomu. Też by był dobry kupiec, nie? Zobaczcie, kupiec...
dyplomata i religijnego to nie chcę za bardzo. Owszem, przydaje się to, że nam tutaj te rzeczy takie dodatkowe robi. Jednakże, że tak powiem, może tego marszałka jednak. Dobra, robimy marszałka. Nie miałem jeszcze marszałka, to następca tronu będzie marszałkiem. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Dobra, tutaj coś. To morale armii idzie w dół. No to jest zerowe praktycznie morale armii. Ale może zaraz by się to zmienić, nie? Przyjmij nową tradycję. Zobacz tradycję. Dobrze. I tak, owszem, chcę nową tradycję, a właśnie tą. Zmniejsza te koszty, zmniejsza koszty budowy i ulepszeń. Oczywiście, że tak. Stan kupiecki. No proszę bardzo, wreszcie coś drgnęło. Ile jeszcze tam minusów mam? Jeszcze 10% mam minus. Ale zobaczcie, już 400, już to mi odpowiada. To jest dobrze, jest dobrze. Ilu z 700 padło? Tu 7! No kuźwa, co jest grane? To tak nie bardzo jest. No ja rozumiem, że ja tam jestem... Ilu? Ale nie, to z wszystkich chyba poległo. To tak nie widzę, żeby to tak... A tutaj? Ilu poległo? 611. No tutaj idzie w dół. I to widocznie idzie w dół. Jednego od razu tam wyślę. A drugi będzie coś tutaj poczyniał. Jakieś sakramenty. Poza tym jeszcze sprawdzę, ile będzie... Nie kosztowało, że tak powiem. Patrz, ale nie mam żadnych buntów. Co? Nie chcą się buntować teraz? No. Co jest? Tak jest. Co to jest? Konstantynopolą. Misja Konstantynopolu w poszukiwaniu oświecenia. Księgami wróć. No to leć. Niech się przyda na coś, nie? No i tyle w tym temacie. I już żeśmy sobie wszystko uregulowali. A dobra. A tam liny miały być robione, tak? Ile do tych lin mi tam potrzeba? Ile mi cię potrzeba? 2200. Widzicie? Spada. Rzeczywiście spadają. Okup. Odmów. A kupcy... No trudno. Że nie wiem tak, co z tymi... Jak zrobić, żeby było atrakcyjne na przykład nasz rynek. Albo coś w tym rodzaju. To też by było ciekawe. No patrz. Arystokracja minus 3. Ty sobie żarty robisz? Za taką małą cenę miałem go sprzedać? Coś ty. Mogę go co najmniej, no, skasować jak coś. To też jest trzeciego poziomu. Tak, trzeciego. A ten jest którego? Dziewiątego poziomu, nie? No, marszale. Zatwierdzamy. Patrzcie, jak ktoś nam proponuje pagonię agresji, to nie ma żadnych konsekwencji dodatkowych, tak? A jeżeli my proponujemy, to już są jakieś konsekwencje. Nie wiem, co mi to tak za bardzo daje. Czy po prostu, no, że... No nie wiem, czy wtedy nam się zwiększają nasze, że tak powiem, za 200... Dobra, za 200 to masz. Zobaczymy, co to będzie. Nasi kupcy...
Ten jest dobry, 121, a ten ile przynosi nam dochodów? Aha, teraz już nam nic nie przynosi, tak? Czyli co, spadki nam poszedł na imprę i kurczę i zostawił nam no 60 ten. No dobra, no. Żarcie im się zaraz skończy, tak? A tutaj, czy nam tutaj... O, doszli, zobacz, doszli. Doszli, zobacz, jak od razu poszło w dół. Właśnie, Zygmunt, o to chodzi. Tak masz się zachowywać. Później pójdziemy na Worones. Woronesz. Czego znowu? O, nie udało się. No widzisz, jakiś ciapal jest. Zobaczmy, Niki, na którą żeś... A, to mieliśmy najsilniejszą armię? O, to nawet nie wiedziałem, że mieliśmy najsilniejszą armię. Jakże mi przyjemnie z tego powodu. No dobra. Dwie oblegamy, twierdzę. Naraz, zobaczymy. Zobaczymy, co to będzie. Ryby będą, czy nie będą? Każdy ryba chodzi z będą. Mamy te minusy. A on ma też minusy minusowe. Że zaraz im się skończy kawa, także... O, u nas też nie za wesoło. Także... na pewno będę chciał jakąś katapultę kupić niedługo. O, jest już kasa. Dobra. No to robimy sobie tutaj te liny, tak? Liny. No to dawaj linu! Ru. Lecimy na Szczecin. No i muszę sobie też tutaj nadrobić sobie taki nadmiar, żeby móc, że tak powiem, podejmować jakieś decyzje finansowe. Bo z tego co widzę, tutaj to jest dosyć ważne. Jak nie rozwijają się nasi... O, co tutaj jest? Aha, no dobra. Ten jest max. Nie wiem, czy tego rozwijać, czy nie w sumie, bo, że tak powiem, ten jaki jest? Ten jest piątka. Ten tutaj mam trójkę. No tego, ten by nam się przydał, bo ma oblężnik, nie? Ten też jest oblężnikiem. Tutaj nie mam już co robić, nie? I tak dalej, bo tutaj jest nadmiar tego wszystkiego, nie? A tutaj, no właśnie, to jest hrabia Włodzimierz. I właśnie to jest to. Nie wiem, czy nie będziemy powoli wyrzucać tych gości niektórych, na przykład tego Gostka. Tylko, że no szkoda mi tych umów z Czechami, nie? A tam już mamy te 60 i umowa, że tak powiem, żarłowa. I to jest problem, ale czy tak, czy inaczej? Ile trzeba? 500. Dużo. Wiecie, mamy tutaj nadmiar tych książek w tym momencie, więc warto by było... A na pewno tego gościa dyplomatę wypieprzymy. No, dyplomata będzie zerowy. O, czyli jednego z książąt zróbmy dyplomatą. Właśnie, jednego z książąt zróbmy dyplomatą, to będziemy mieli dyplomatę przynajmniej dobrego, tak? A może jakiegoś dyplomatę po prostu będziemy mogli sobie, że tak powiem, ściągnąć. Nie mam co. No to zobaczmy u tego. A zróbmy tak. O właśnie. Język krwi. Czyli to by było dobrze. Zarządzanie by tu miał. I tutaj mamy. O właśnie. Dobra. I co? Marszałek. Poziom postaci. Morale armii. Plus jeden. A tutaj co? Targowanie się.
Kasa. I zamki, w zamkach mamy ten. Ale to on ma walczyć, to on niech idzie tam. No i zobaczymy, co będzie dalej. To jak będzie dalej jechał. Stawiamy na hrabiego w takim razie. Zobaczymy, co ten hrabia nasz będzie pokazywał. Oto mamy jednego więźnia, który już jest. Już jest jakim? Że z 9 poziomu. I już ma tam dosyć ciekawe te swoje frukty. Dobra. Ja tak, wiecie, królem chodzić to też strach, nie? A, no dobra, bo ja się już zgubiłem. Ja zrobiłem? Tak, zrobiłem te liny. A będziemy mieli wybuch rebelii. Idź. Tutaj! Noż kuźba, to musimy poczekać, aż tutaj zniszczymy ich. Oblężenie. Zdobyliśmy. I super. To teraz... Stąd idziemy tu palić. Idziemy na Voronezh. Voronezh. Może coś tam dorzuci nam tych na rzeczy. Tu spolimy. Ten jest. A to kto jest? Alani, to czekaj. Oni są za? O, nie wiadomo, z kim oni są. Przyjaciele. Oj, przyjaciele. To oni mogą odbijać albo mogą walczyć. No właśnie, i to jest problem. A na szczęście mają kijowe wojska, także. To tam już zdążyłem podbić. Tu dwie super armie. Zobaczcie, dwie super armie to są. Dwóch fantastycznych gości. Nie, oni se poradzić nie mogą tutaj. Ja cię dylę, no. Nie atakujemy podczas, bo... O, a tutaj co to za wojska? Wołyń. A, Wołyń nam tu chyba pomoże troszkę. Dobra, tutaj gdzieś tam jakieś tam... Niech będą. Uzupełnijmy. No, przydadzą się. Szkoda, że nie można upgrade'ować tych jednostek, nie? Też by się przydało. No i że mamy tylko 8 tych namiestników, bo tak to byśmy jeszcze... Książętom przybdzieli linie, jakieś tam włości, mieliby frukty, a tak to 8 tylko 8 tych, że tak powiem, stanowisk. No to może nie pójść, no. 3,5 tysiąca muszę mieć, żeby zrobić tutaj te... tutaj te... 4200. Dobra, to poczekamy. Co? Idź. Gdzie ty masz tą rebelię? Tutaj. Dobra. I właśnie po to w Płocku były przygotowane nasze tutaj ciekawe jednostki. Od razu tutaj idziemy tą rebelię dławić. I 3 armie sobie tam siedzą. 3 tutaj. A jeden dyplomata, jeden kaznodzieja, który okazał się naszym władcą. No i zobaczmy, co tutaj będzie dalej. I mamy księżniczkę, dobra. Doskonale. Oj, co to jest? Okazja handlowa. Zaopatrzenie dla... Którego? Przypomnij później, bo chyba o tego głoska chodzi. Który tutaj jest właśnie podbija, tak? O niego chodzi? Chyba o niego. Voronezh jest Voronezhem. Tutaj się też chyba pitolą. Gdzieś się tam napitalają, ogólnie rzecz biorąc. A my sobie tutaj sobie trochę pognębimy te włości. No co? Zanim tam ci skończą z tym... To jest chyba nawet stolica, nie? Czy nie? Nie wiem, co to jest. A jakie na uboczu, no.
Wiocha na uboczu. 2800. Odmów, kuźwa, coś ty. A niech się pieklą, co ty? Nie tu. Tak, co? Zdomość konkurencji. Nie, już tam kuźwa. Już mi tam robiłeś problemy, dupku. Nie stać cię, kurczę, coś więcej tam podziałać, no. Jest na średnią halę, skalę. Idą. O właśnie, i mi tutaj nasze piękne pola zaatakował. O ty skubańcu. Co jest? Nie, nie musisz. A za ile? 700. Muszę to przemyśleć. Bo to jest ten marszałek, nie? Czy który? Ilu tutaj mamy? To jest ten. No to. No i tutaj dojdziemy. Co tutaj? No to fajnie, że tam są najemnicy. Bo my tutaj, o, że tak powiem, będziemy się najemnikować. Że tak powiem. I zaczynamy akcję Wisła. No i co? Akcja Wisła nam nie wyszła. Nie. O, widzę, że będziemy tutaj musieli coś pomyśleć. Przypuszczam, że znowu będzie tak, że zanim ten dobiegnie tam, do bazy, to już my ich tutaj pokonamy, bo tutaj są wojska śmieciowe, w dodatku w jakimś takim nieładzie i tak dalej, więc nie ma łuczników, więc wszystkie jednostki proszę się skomasować, ten ma jechać tam, gdzie ma jechać, tak, czyli proszę bardzo tutaj, tak, przyjedź tutaj biegiem. No a my po prostu czekajmy na to, co tam się będzie działo, tak. Bo tutaj przyspieszmy jeszcze, bo będą tam łazić, no nie? A to te konnice to możemy od razu chyba tutaj dobra, nie. Musi być kawałek oddalony, dobra. Dobrze. I teraz skoro jest tak. O, to czekaj. Ten nasz gostek od razu tutaj. A ten nasz gostek tutaj. Ten tu. I ten tu. Dobra. Nasz admirał. Nie dajcie się okrążyć. Tutaj lecisz. A, dobra. Źle idziesz, tutaj idź. Dobra. A tu jak to on ucieka, no to gonić go. To będziemy tak. Także jest okej. Okay. I co, wszystko już? Wszystkie? Nie, tutaj są. No i jest po ptokach. Dobra, kontynuuj. Nie no, przy tych mniejszych jakichś tam zespołach, chyba że są mocniejsze, pamiętacie, było tak, że miał praktycznie te same wojska co ja.
Arystokracja plus 5, plus 1, tutaj kasa. No i co? Rebelia, co? Wybuchła jakaś, dobra. Okej. Okay. Zielnik zaatakowali. Okej. Okay. Serio? Rzeszów mi zaatakowali? Oni mi Rzeszów zaatakowali. Ojojoj. Ty. Co to za gostek? No i tego to byś mi mógł, kurczę, wziąć i... Rzeczywiście. Bo zanim ja tutaj dojadę, to ten Rzeszów może być rzeczywiście padnięty. Dobra, co mam... co mam ten? Tutaj... No przecież 200 ludzi zostało. Weźcie, nie róbcie sobie jaj. Nie, już do końca niech będą ten. A tutaj przerabiamy. Tutaj ci idą. Pytanie, czy oni Vorones zaatakują, czy nie. Dużo mam jeszcze tutaj? Jest tu paru. O, ty! A tu... Ojojoj! Nie zauważyłem, a tu kurczę bitwa się odbywa. Widzicie, no i to jest właśnie to. Troszeczkę człowiek pofolguje i bitwa się odbywa. I pewnie następnego gostka ściągnę. O, proszę. Ile? Piątka. No dobrze, no i mamy piątkę, tak? Mhm. Tylko, że już my mamy mało ludzi. Że tak powiem. Już mamy chyba tam 800 ludzi. Będziemy musieli wracać. Tutaj. No. No wejrzysz tych trzech ring, kurczę, wejście już w końcu, bo tu... Czernichów, przepraszam. No ileż można tam siedzieć? Tutaj mam, kurczę, palą nam wiochy, kurczę, jedną za drugą, a ci se stoją. Ty patrz, a ten se stoi. I stoi se na naszych ziemiach i se stoi. No i stoi. A nie pomoże. O ty. Patrz, jak narzekałem, że nie ma żadnych tych ataków, tak teraz mam od cholery. I chciał, nie chciał, to ja muszę wracać. I olać tutaj. Czekaj, bo... No tutaj są... Wiesz, nie mam ochoty. Zdobyliśmy osiągnięcie, tak? No zobaczmy to osiągnięcie. Zobaczcie, jest. I teraz co nam to daje? Daje nam to... obwarowanie. Daje nam to produkcję plus 25 i daje nam to zmniejszenie koszty budowli i ulepszeń. I o to właśnie nam chodziło. O to właśnie nam chodziło. Czyli to już mamy dobrze. Potęga kulturowa, wpływy królestwa i tak dalej. To też by było ciekawe. Tylko co my tutaj mamy? Arystokraci. Kiełbasy. Ojojoj, wypieki. Ojojoj, same rzeczy, których... Tu też arystokraci. A gdzie to mogę zdobyć? Pałacu Królewskim. Mm-hmm. I rumaki wojenne. To wyższego. Medykamenty też wyższego. I armaty z najwyższego poziomu. Dobra. Chciał, nie chciał, musiał. My sobie tutaj co innego sobie zrobimy. Może płótna. Atramenty możemy. Żelazo niedługo mamy. Pergamin możemy zrobić. Saletrę już mamy. Siarkę możemy mieć. I smołę mamy. Także tutaj to. Ten postęp byśmy. Zmniejszenie koszty ulepszeń. I produkcja plus 25. No też by mogło być. Nie jest to takie dobre jak murarstwo, ale też jest dobre. Inflacja o 25%. Na razie inflacji nie mamy. 20% przychody z handlu. O właśnie. A co tutaj jest? Mapy długo nie będziemy. Żagle nie będziemy mieć. Przeprawy są do zrobienia. I handlarze są do zrobienia. Także to nie jest takie źle. Nie jest takie złe. No niestety ten Czechryniów nie zdobyliśmy, ale to już w następnym odcinku, na który gorąco zapraszam, także
Pamiętajcie, wrzucić subskrypcję, wrzucić dzwoneczek, no i napisać coś w komentarzu, jeżeli możecie. To bym bardzo był wdzięczny. Trzymajcie się.